Patrycja Nawrocka, witam i zapraszam na rozmowę Echo24, a porozmawiamy na temat bardzo ważny, porozmawiamy o szczepieniach i moim gościem w związku ze szczepieniami i Państwa jest pan profesor Leszek Szenbord, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych. Dzień dobry, a raczej dobry wieczór. Szczepienia. Ostatnio wokół szczepień jest dużo kontrowersji. Przytoczę słowa pani profesor Alicji Chybickiej, która ostatnio na łamach gazet wypowiedziała się mniej więcej w ten sposób. W USA wprowadzano sankcje polegające na tym, że nieszczepione dzieci nie mogą chodzić do publicznych szkół i przedszkoli. To słuszna droga, tak powiedziała pani profesor. A jak pan profesor się do tego ustosunkowuje? No, w Polsce nie jesteśmy przygotowani na wprowadzenie takich przepisów. Prawda? Nie ma takiej możliwości. Lekarz nawet nie ma, rodzic nie musi ujawniać przy przyjściu do szkoły stanu zaszczepienia swojego dziecka. Lekarz nie informuje ani przedszkola, ani szkoły, na jaką chorobę dziecko jest chore. Czyli w takim stanie prawnym, jak istnieje w Polsce, jest to absolutnie niemożliwe. Czyli należałoby do tego dążyć. I powiem, że oczywiście to jest pewna metoda kontroli wykonania szczepień. Jakkolwiek pójście do przedszkola, to już jest za późno do dobrej kontroli. Jako proszę zwrócić uwagę, że większość szczepień dokonujemy w pierwszych 2 latach życia. Bo i to wykonujemy nie dlatego, że się śpieszymy, tylko dlatego, że te dzieci najmłodsze właśnie tych szczepień najbardziej potrzebują, dlatego że te zakażenia we wczesnym dzieciństwie są dla nich najbardziej groźne. Prawda? I to jest powód, że zaczynamy szczepienia praktycznie już po 6 tygodniach życia. Czyli nie był pan profesor tak radykalny, żeby wprowadzić taką kontrolę? Ja uważam, że to jest w ogóle bardzo dobra rzecz, tylko do tego muszą powstać akty prawne i to już w ogóle na mocy ustawy, żeby można takie rzeczy, żeby taki sposób kontroli nad szczepieniami zwiększyć. Natomiast to, co pani profesor Chybicka mówi, to jest bardzo ważne właśnie w takim aspekcie, że szczepienia to nie jest tylko metoda profilaktyki zabezpieczająca pojedynczą osobę, że ze szczepień korzysta cała populacja, korzystają inne dzieci, które nie mogą być zaszczepione, które są chore, korzystają też osoby dorosłe, dlatego że dzieci są roznosicielami większości chorób, prawda? Młode zwierzęta, młode dzieci i starsze osoby chorują. A właśnie szczepienia w najmłodszych latach, na początku, jakie to są na przykład szczepienia te obowiązkowe, bo jest takie podział na obowiązkowe i zalecane, tak? Tak, tak. Także wszystkie szczepienia są zalecane. To jest taki sztuczny podział i obowiązkowy, dlatego że powinny być, które u nas obowiązkowe szczepienia są jednocześnie refundowane. Natomiast wszystkie szczepienia, które są, warto byłoby, żeby skorzystać z dobrodziejstwa, które nam nauka przysporzyła, żeby zapobiec chorobom dzieci, prawda? I teraz tak, szczepienia obowiązkowe to są te najtańsze, na które nas było stać, powiedzmy sobie szczerze, i że nasz kraj nie jest liderem we wprowadzaniu szczepień. Czyli to nie są najważniejsze, tylko po prostu takie, na które nas stać, tak? One są bardzo ważne, ale też trzeba powiedzieć, że właśnie dzięki stosowaniu tych szczepień od kilkudziesięciu lat te choroby są rzadkie. I jakie to są choroby na przykład? Na przykład błonica, poliomielitis, to bardzo były kiedyś choroby obdarzone dużą śmiertelnością. Proszę sobie wyobrazić, że w roku 59 w samej Polsce ponad 6 tysięcy dzieci zachorowało na chorobę Heinego Medina w postaci neurologicznej, czyli stało się po tej chorobie kalekami, które to kalectwo jest do dzisiaj widoczne jako u osób dorosłych, a 300 kilkadziesiąt dzieci zmarło tylko w ciągu jednego roku. Że w roku 51 z powodu krztuśca zmarło w Polsce 1370 dzieci. To jest niewyobrażalne ilości na dzisiejsze czasy, żeby z powodu jednej choroby umierało tyle osób. I to w większości dotyczyło najmłodszych dzieci. Z pomocą przyszła szczepionka? Ależ oczywiście wprowadzenie szczepień w 60-tych latach i późnych 50-tych doprowadziło do coraz mniejszej śmiertelności. A nawet to jest bardzo dobrze to, co pani zapytała, bo kilka lat później była epidemia krztuśca, w której zachorowało ponad 30 tysięcy osób, ale już zmarło nie 1300, tylko 130. Dlatego, że śmiertelność dotyczy tych najmłodszych dzieci. Czyli wczesne przyłożenie szczepień powoduje zmniejszenie śmiertelności. A o chorobie Heinego Medina praktycznie zapomnieliśmy, prawda? Jako że Polska jest krajem wolnym od polio i to nie to, co na Ukrainie, w której szczepień się nie wykonuje. I w ubiegłym roku obiegła informacja o 2 przypadkach poliomielitis, gdzie doszło
do usamodzielnienia się wirusa szczepionkowego. Ludzie się tak rzadko szczepili, że ci, co się zaszczepili, wydalając wirus do środowiska, spowodowało, ten wirus zaczął krążyć i spowodował zachorowania u niezaszczepionych oczywiście osób. A jak to wygląda dzisiaj? Czy ten krztusiec nadal jest niebezpieczny? I może nie nadal, tylko ponownie stał się niebezpieczny, bo po wprowadzeniu szczepień przez kilkadziesiąt lat mieliśmy spokój. Wydawało się, że choroby zakaźne są wyeliminowane. Natomiast krztusiec się objawił na nowo pod koniec lat 80., a w Polsce od kilku lat jest dużym bardzo problemem. W ubiegłym roku 5 tysięcy osób zachorowało na krztusiec i to jest tyle było zgłoszeń. W rzeczywistości krztusiec jest chorobą niedostatecznie rozpoznawaną, bo dzisiaj ktoś z przewlekłym kaszlem przede wszystkim jest diagnozowany w kierunku alergii, astmy, a nie krztusca. A kaszel po chińsku nazywa się chorobą studniową. Kaszel utrzymuje się do 3 miesięcy. Oczywiście osób, dzieci i osób dorosłych, które były uprzednio zaszczepione, choroba ta przebiega o wiele łagodniej. Ale w tym roku w województwie dolnośląskim, w szczególności w mieście Wrocławiu, mamy bardzo dużo przypadków zachorowań i groźne są zachorowania, jak już wspomniałem, u najmłodszych niemowląt, które to nawet nie kaszlą, ale mają napady bezdechu i z tego powodu trafiają na oddział intensywnej terapii. Jest to alarmujące, więc gdzie na ten krztusiec można się zaszczepić i w jakim wieku? Krztusiec w każdej poradni, dlatego że to jest właśnie szczepienie obowiązkowe. Krztusiec szczepimy w ramach szczepienia przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi i rozpoczynamy szczepienia w 6. po skończeniu 6 tygodni i te dawki są powtarzane. Także mamy następną, 4. dawkę po szczepieniu podstawowym w 2. roku, następnie w 6. roku i w ubiegłym roku do kalendarza wprowadzono dodatkowe szczepienie młodzieży w 14. roku życia, aby właśnie poprawić sytuację epidemiologiczną. A wróćmy do tych pierwszych godzin życia. Jakie szczepionki wtedy przyjmuje dziecko? Więc Polska tutaj rzeczywiście jest innym krajem niż inne kraje europejskie pozostałe, dlatego że w Polsce mamy szczepienie noworodków składające się ze szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B oraz przeciwko gruźlicy. Oba te szczepienia dlatego są w Polsce aktualne, gdyż ciągle jeszcze mamy w Polsce rodzą dzieci i kobiety, które urodziły się w latach 80. i wczesnych 90., w których to nie było powszechnych szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby i one to mogą zakazić swoje dzieci. Oczywiście my jesteśmy przygotowani i wyłapujemy takie pacjentki, które przychodzą do porodu, a są zakażone wirusem B i w takim sytuacji dziecko z tych pań urodzone otrzymuje nie tylko szczepionkę, ale również immunoglobulinę, ale właśnie to wczesne szczepienie zapobiega szerzeniu się tych zakażeń. I zapalenie wirusowe wątroby typu B było wielką plagą. Proszę sobie wyobrazić, że pod opieką mojej kliniki było ponad 240 pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby, jako że to zakażenie u najmłodszych dzieci przebiegało szczególnie podstępnie, czyli nie było żadnych objawów. Przez wiele lat z kolei choroba prowadziła do marskości, a nawet rozwoju nowotworów. Głównie to trzeba poczekać jeszcze dłużej do wieku dorosłego, ale to są właśnie te osoby, które zakaziły się we wczesnym dzieciństwie. Dzisiaj dzięki powszechnym szczepieniom przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby, których właśnie tą pierwszą dawkę podajemy w pierwszym dniu życia, praktycznie w populacji do 20 roku życia mamy w całej Polsce pojedyncze zachorowania na tą chorobę. To świadczy, jak wspaniałe i skuteczne potrafią być szczepienia. A wirus zapalenia wątroby typu B to jest wirus, który wywołuje nowotwory. I o tym się mogą dzisiaj dorośli przekonać, jakby pani odwiedziła klinikę chorób zakaźnych na ulicy Koszarowej. To by pani zobaczyła, ile nowotworów rocznie się nowych rozpoznaje osób dorosłych. Tego nie ma. Natomiast gruźlica jest też tą różnicą do pozostałych krajów europejskich, w związku z tym, że w Polsce gruźlica jest ciągle aktualnym problemem, prawda? Z gruźlicy nie można się wyleczyć. Kto się raz zakaził, jest zakażony przez całe życie. Nie można przewidzieć, kiedy nastąpi reaktywacja. I dzieci były tutaj szczególnie narażoną grupę na zakażenia od dorosłych, dlatego że dzieci nie mają gruźlicy płuc, tylko mają od razu uogólnione postacie tej choroby, które nazywały się gruźlicą prosówkową, albo w ramach tej prosówki dochodziło często do gruźliczego zapalenia opon, które było to chorobą śmiertelną. W tej chwili takich chorób
w Polsce diagnozujemy pojedyncze, kilkanaście przypadków w ciągu roku, także sytuacja u młodzieży jest bardzo dobra, ale realne ryzyko istnieje. I my w naszej klinice dwa lata temu hospitalizowaliśmy niemowlę, które urodziło się w Anglii, wróciło do Polski i tam się zakaziło od swoich polskich, bo w Anglii dzieci nie są szczepione jako niemowlęta przeciwko gruźlicy. Także to jest... I to zaowocowało groźną chorobą. Tak, natomiast zrezygnowaliśmy jeszcze przed kilku laty. Było o wiele więcej szczepień przeciwko gruźlicy, ono było powtarzane. W tej chwili zostawiliśmy tylko jedną, jedyną dawkę, bo gdyż to uważamy, że ta dawka ma szczególne znaczenie w zapobieganiu gruźlicy wczesnodziecięcej. Natomiast to szczepienie nie zapobiega zakażeniu prątkami gruźlicy w ogóle i gruźlicy płuc. Także tutaj w opanowaniu sytuacji gruźlicy na świecie szczepienia nie są najważniejszą metodą, tylko wychwytywanie nowych przypadków i ich leczenie. Panie profesorze, to są pozytywne działania szczepień, no, to są główne działania szczepień, ale też niektórzy twierdzą, że szczepienia mogą wywoływać pewne choroby. Czy to jest mit? Co z tym nieprawidłowym odczytem poszczepiennym, który jest w internecie, szczególnie przez rodziców, często wyszukiwany? No to jest dzisiaj główna przyczyna obaw rodziców i ja oczywiście rozumiem obawy rodziców, dlatego że jesteśmy w takiej niekorzystnej sytuacji dla szczepień, dlatego że ta metoda, że tak powiem, sama siebie likwiduje, prawda? Czyli im bardziej skuteczne są szczepienia, tym bardziej znikają po prostu przyczyny, dla których powinniśmy szczepić. To proszę sobie wyobrazić, że w tej chwili większość lekarzy wykształconych to nie widziała żadnych chorób zakaźnych, prawda? Nawet ja, osoba, która ponad 30 lat pracuje w klinice specjalistycznej, gdzie zajmująca się chorobami infekcyjnymi, to ja niektórych chorób widziałem po kilkanaście przypadków, ale wystarczająco dużo i widziałem, jakie przykre są tego skutki. A przeciętny lekarz nie ma szansy. Natomiast i musimy zastosować metodę profilaktyczną u zdrowego dziecka, która wiąże się z ryzykiem niepożądanego odczynu poszczepiennego. Cóż to takiego jest? Z definicji to jest wszystko, co się przydarzy pacjentowi zaszczepionemu w ciągu 2 tygodni po szczepieniu, razem ze złamaniem nogi, prawda, w drodze po, jest niepożądanym odczynem szczepiennym z definicji. I teraz wiemy, że są tu odczyny poszczepienne bardzo częste, typu odczynów miejscowych, zaczerwienienia, bólu ręki, prawda, czy bólu kończyny, bo dzieci też szczepimy przecież w UDO, jest gorączka systemowa. Natomiast to, czego się obawiamy, to są poważne, niepożądane odczyny poszczepienne i te odczyny są szalenie rzadkie. Ja chciałbym tutaj nawiązać do sytuacji, jaka miała miejsce w przebiegu ospy prawdziwej, jako że to jest nasza wrocławska specjalność. W 1963 roku mieliśmy ostatnią epidemię tej strasznej choroby, przeciwko której już nie szczepimy, jako że udało się tę chorobę wyeradykować, wykorzenić. Nie ma w ogóle, wirusy są tylko w laboratorium, mimo że będą użyte w celach wojskowych, oby nie. Natomiast wtedy mieliśmy we Wrocławiu 77 zachorowań na ospę prawdziwą i zmarło 7 osób z tego powodu. 25 z tych zachorowań miało miejsce u pracowników służby zdrowia i 4 zmarło, czyli prawie połowa tych, co zmarło, to był personel służby zdrowia. I po drugiej stronie wprowadzono przymusowe szczepienia. Proszę sobie wyobrazić, nie można było wjechać do Wrocławia, wyjechać, jeżeli ktoś nie był zaszczepiony. Nie tylko we Wrocławiu, w województwie dolnośląskim, ale również w innych rejonach polskich zaszczepiono 8 200 000 osób. I z powodu tych szczepień, która to była bardzo reaktogenna szczepionka, nieporównywalna z żadną w tej chwili stosowaną, zmarło 9 osób w związku z tymi szczepieniami. Do tych szczepień kwalifikowano wszystkich, czyli nie zwracano uwagi na żadne przeciwwskazania, choroby przewlekłe. Niewiele wtedy wiadomo było o zaburzeniach wrodzonych, nabytych odporności. Prawda? Czyli zmarło 9 na 8 200 000. Czyli oznacza, że zmarła jedna osoba na 900 000 zaszczepionych, a tutaj zmarła jedna na 77, prawda? Czyli jaka jest różnica, że tu co dziesiąty, śmiertelność 10%, a tu na milionowa. To są korzyści do ryzyka.
Gdyby tych szczepień przymusowych nie wprowadzono w Polsce, zachorowałoby nie 77, a może 770 osób i tych osób byłoby odpowiednio więcej. Ale jak pani widzi, ciągle to jest nic w porównaniu z liczbą osób, które zmarły, dzieci zmarły z powodu chrztusa. To sektory na cmentarzach przeznaczone dla małych dzieci zanikają. To już nie umierają. A jeżeli mówimy o czasach współczesnych, panie profesorze, tak, to jak świat nauki tłumaczy zgłoszenia rodziców, że te szczepienia są powiązane z chorobą, jaką jest autyzm, czy spektrum autyzmu? No do tego, do rozpętania histerii o związku szczepień z autyzmem przyczynili się sami lekarze, także tutaj trzeba sobie od razu powiedzieć. Właśnie, bo badania są w opozycji, prawda? Znaczy, no, te badania, które wskazały ten w ogóle, ujawniły niby ten rzekomy związek, zostało to przeprowadzone bardzo dokładne dochodzenie naukowe i tu powiem pani szczerze, że to właśnie pani kolega, dziennikarz, bo nie lekarze byli zdolni do wykrycia wszystkich fałszerstw naukowców, którzy spreparowali dokładnie jednego, a inni się dopisali, bo po prostu później wycofywali swoje nazwiska, jako że mówili, że nie wiedzą. Ten związek jest wykluczony. Normalnie lekarze przystąpili do sprawdzenia tego. Ktoś podał teorię i ta teoria była sprawdzana, ponieważ szczepienia przeciwko odrze świńce różyczce wykonuje się masowo, czyli to są w milionach dawek rocznie, to tak można przeanalizować, czy to ma związek z pojawieniem się autyzmu, czy nie ma. Co jest prawdą? Prawdą jest to, że autyzm jest coraz częstszą chorobą. Należy do tych chorób cywilizacyjnych, który jest lepiej rozpoznawany i tego jest naprawdę więcej. Autyzm jest to nie tylko sprawa szczepień, to jest odżywiania się, alergii, prawda, tiomersalu, bo to jeszcze związki rtęci. Co się da, co chwilę się podnosi jakieś inne możliwe przyczyny. Czyli wykluczamy możliwość związku szczepienia z autyzmem. Wszystkie olbrzymie badania wykazują na to, że nie ma żadnego związku, ani związków rtęci wcześniej stosowanych w szczepionkach, dlatego że te wycofano w Stanach Zjednoczonych w roku 2000 ze wszystkich szczepionek, a autyzm dalej rośnie, prawda? Także no to nie jest dobre. Natomiast oczywiście te dzieci z autyzmem są, rodzice mają problem. I jeszcze podejmijmy temat grypy, ponieważ to jest bardzo na czasie temat. Tak. Kiedy się szczepić, jaką porą roku i w jakim wieku możemy się szczepić na grypę? Każda osoba, która ukończyła 6 miesięcy, może się zaszczepić przeciwko grypie i udowodniono, że u tych osób szczepionki przeciwko grypie są bezpieczne i skuteczne. Także tutaj wstydliwy temat pani poruszyła, jako że szczepienia przeciwko grypie w krajach rozwiniętych, do których Polska pretenduje, są bardzo zaawansowane i w krajach Unii Europejskiej to 50% ludzi się szczepi, a u nas nawet w grupach ryzyka, czyli osób starszych, to nie przekracza 13%, a w całej populacji w ubiegłym roku zaszczepiło się zaledwie 3,4%. I tą informacją zakończymy i zachęcamy Państwa do szczepień na grypę, bo jak Pan Profesor wspomniał, jest nas mało, tych, których chcą się zaszczepić. Moim gościem był profesor Leszek Szenborn, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych. Ja dziękuję bardzo i życzę miłego wieczoru.